I think finally after I think in a month we started playing the way we were recognizable before. Good defense, controlled offense with a lot of ball movement, and I think we deserve this win throughout the game. Trener powiedział, że po pewnych problemach był szczęśliwy, że drużyna grała w sposób, w jaki chciała grać. Była dobra obrona, kontrolowała gra w ataku. Zawodnicy dobrze dzielili się z piłką, jest szczęśliwy z tego, jak gra wyglądała. Czy są jakieś pytania do trenera? I'm not finished. Oh, sorry. I'm not finished. I need to congratulate Winicki, coach Winicki. One of the coaches that I respect a lot here in this league. I respect a lot of coaches in this league, so my colleagues. He's doing a great job here, so I know now they are without one player, and that's always difficult. So they managed to give us a good game and stay organized, and good luck to them. Trener Tanis Pasew chciał pogratulować trenerowi MKS Lendowa Dulicza, Jackowi Winickiemu. Powiedział, że zdaje sobie sprawę, że stworzyć drużynę, która bez podstawowego swojego zawodnika, bez jednego z głównych zawodników wyjdzie na boisko i zagra w taki sposób, to nie jest łatwe i życzył trenerowi wszystkiego dobrego dla swojego. I want to wish Dąbrowa fans and our fans Merry Christmas and Happy New Year, all the best the new year. I trener jeszcze chciał przekazać wszystkim kibicom koszykówki najlepsze życzenia na nadchodzący rok. It's all. Dziękuję. Okay. Teraz poproszę o parę słów zawodnika. Omar, please share your opinion about today's game. I thought today we played hard. I think this is the best we've shared the ball in a while, which I mean, it showed. I think we had 17 assists. I think that's the best we've had in a while, and it really showed. Everyone contributed today. Yeah, I was happy with our effort. Gratulacje dla zespołu z Warszawy. Byli w tym meczu lepsi. U nas to, co zawiodło, to straty. Popełniliśmy 18 strat, z czego zespół z Warszawy zdobył 25 punktów. I to jest to, co zdecydowało o naszym niepowodzeniu. Niemniej jednak gratuluję moim zawodnikom zaangażowania, walki. Walczyliśmy przez 40 minut, mieliśmy swoje szanse. Patrząc nawet na rzucone trójki przez zespół z Warszawy, że raptem 8-24. Niemniej jednak dostaliśmy 3 trójki na samym początku, co ustawiło mecz na 10 punktów przewagi. I tak samo na początku trzeciej kwarty dostaliśmy 3 trójki, co z kolei odwróciło losy tej trzeciej kwarty i od początku meczu, a potem od początku trzeciej kwarty musieliśmy gonić. Mieliśmy swoje szanse, nie wykorzystaliśmy. Także jeszcze raz gratulacje zarówno przeciwnikom, jak i moim zawodnikom za to, że walczyli. Korzystając z okazji, życzę wszystkim kibicom Dąbrowie Górniczej, koszykówki w Polsce wszystkiego najlepszego w nowym roku. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania do trenera? Jeżeli nie ma, to głos poproszę zawodnika. Bartek, proszę, podziel się opinią o spotkaniu. Przede wszystkim gratuluję zespołu z Legii Warszawa za ten mecz, ponieważ przyjechali przygotowani nasz zespół. Widać, że odrobili pracę domową i to skutkowało tym, że po prostu ciężko było cokolwiek też zrobić. Jedna statystyka tutaj się też rzuca w oczy, czas prowadzenia. My mieliśmy 59 sekund w tym, rzuciliśmy pierwsze punkty, prowadziliśmy 2-0, a resztę czasu, praktycznie 39 minut, prowadziła Legia, więc to świadczy o tym, że my cały czas goniliśmy. Mieliśmy swoje szanse i w trzeciej kwarcie, i w czwartej, jednak nie przychyliśmy tego zwycięstwa na swoją stronę. Ze względu też, że zabrakło jakości, zabrakło decyzji dobrych. Mimo wszystko można powiedzieć, że ten mecz był meczem walki. Chcieliśmy ten mecz wygrać, nie udało się. Kończymy ten rok z porażką, ale z optymizmem patrzymy w przód i myślę, że ten 2009, czego sobie i kibicom... 19 wszystkiego życzę najlepszego.